Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie kochani, to ja, wasz Zbieg. Ostatnio jedna z moich znajomych zapytała mnie, czy na tej mojej drodze duchowej, drodze medytacji, nie dopada mnie zniechęcenie, wątpliwości, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Oczywiście, że dopada mnie i zniechęcenie, dopadają mnie wątpliwości, ale nauczyłem się traktować wątpliwość jak siostrę wiary. Ona powoduje, że wiara z jednej strony nie staje się fanatyzmem, a z drugiej strony takim bezpiecznym schronem, w którym co prawda powietrza niewiele, ale nic nam nie zagraża. Wątpliwość także otwiera nas na dialog, zwłaszcza z tymi, którzy myślą zupełnie inaczej niż my, reprezentują inny światopogląd. Dlatego moją dzisiejszą pomedytacyjną refleksję zatytułowałem Wątpliwość. Moja wiara ma siostrę, do której mam słabość. Odpowiedzi proste jej nie zadowalają. Pytań się nie boi, lubi tajemnice. Wyzwala nas z niewoli, własnych ograniczeń. Pozdrawiam was serdecznie. Nie bójcie się wątpliwości. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł. Całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po. Wieczność się otwiera